Dawid Rojewski, RKS Chówno. Dawid, miał być meczem mistrza i chyba no, troszkę was mogło zaskoczyć to, z jaką łatwością to wygrywacie. Nie ukrywam, spodziewaliśmy się trochę trudniejszego meczu, że tak powiem. Chłopacy zagrali bez zmian, o tyle mieliśmy łatwiej, że było nas chyba z pięciu do zmiany, więc przy tych obecnych warunkach byliśmy na wygranej sytuacji, tak mi się wydaje. Mhm. Po raz drugi wejdziecie do Ligi A, natomiast chyba tym razem lepiej to ten awans smakuje, bo wygrywacie ligę, zdobywacie mistrzostwo po raz pierwszy. Powiedz, co takiego się stało, jakby co odmieniliście w swojej drużynie, że po tym spadku się odrodziliście do tego stopnia, że macie złote medale? Ciężko powiedzieć. Chyba o granie. Tak z chłopakami gramy dosyć dużo w tą piłkę w jednej i w drugiej lidze, bo gramy w tej drugiej lidze również i że troszkę słabiej, no ale jakoś to idzie, no dużo takiej gry jest wspólnej takie, no myślę, że to ma ogranie, ma tutaj ten wpływ na obecne wyniki. Źle weszliśmy trochę na początku, bo mieliśmy jedną porażkę i jeden remis, no ale później jakoś to poszło. Te wyniki były takie, że tak powiem, dosyć wysokie, bo tam chyba bodajże jeden mecz tylko przegraliśmy z Górskiem, o ile dobrze pamiętam, tak mi się przynajmniej tylko wydaje. Do tego, że będziecie być może grać w Lidze A, to mogliście się już od pewnego czasu przygotować, bo było widać, że no gdzieś się kręcicie w tej strefie, która jest premiowana awansem. Powiedz mi, czy wy już macie jakiś plan na to, co zrobić jesienią, no żeby nie powtórzyć sprzed roku historii, kiedy spadliście? Szczerze mówiąc, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy. Niczego nie byliśmy też pewni, bo jeśli byśmy dzisiaj nie wygrali, to by zostały baraże, tak? Nie, dobrze mówię. Byłyby baraże? No nie, jakbyście przegrali, to o trzecie miejsce. To o trzecie miejsce, no także nie rozmawialiśmy, nie było żadnych planów. Myśleliśmy tylko o tym dzisiejszym meczu przy, nie ukrywam, bardzo ciężkich warunkach. No to jeszcze taka przyjemna rzecz na koniec, no bo nie ma wątpliwości, będziesz jednym z głównych kandydatów do MVP całego sezonu. Też na pewno od was bramkarz, tak? Daniel Glinkowski będzie gdzieś zainteresowany w swojej kategorii. Jak wy na to się zapatrujecie, na te indywidualne wyróżnienia? No bo wygląda na to, że macie szansę wręcz, jeżeli chodzi o waszą ligę, rozbić bank, czyli zdobyć wszystko, co tam się dało. Szczerze mówiąc, nikt o tym nie myślał, nikt o tym, między sobą nawet nie rozmawialiśmy o tym. No Damian, trzeba przyznać, zagrał bardzo dobrze, bo tych bramek niewiele ma strzelonych. Nie jestem w stanie powiedzieć ile, ale wydaje nam się, że bardzo mało, więc no jest kandydatem takim, można powiedzieć, pewnym. No ale wszystko zweryfikuję. Co? Zobaczymy, jak to będzie. No nikt o tym nie rozmawialiśmy, nie wiemy, jak to będzie. Ja szczerze mówiąc też nie myślałem o tym. Dla mnie się liczy tylko wygrana drużyny, a że jest jak jest, no to dobra, zobaczymy. To dziękuję bardzo i gratulacje mistrzostwu. Dzięki wielkie.